Identyfikator podmiotu SCP-002, klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-002 musi być bez przerwy podłączony do odpowiedniego źródła napięcia, w celu utrzymania go w stanie przypominającym ładowanie. W razie awarii zasilania, bateria bezpieczeństwa między obiektami a resztą kompleksu badawczego musi zostać zamknięta, natomiast bezpośrednie otoczenie ewakuowane. Po przywróceniu zasilania, naprzemienne impulsy promieniowania radiogenowskiego i ultrafioletowego muszą być emitowane wewnątrz strefy do momentu ponownego podłączenia SCP-002 do zasilania i uruchomienia trybu ładowania. W przechowalni należy utrzymać ujemne ciśnienie powietrza. W promieniu 20 metrów od SCP-002 mogą przebywać wyłącznie zespoły składające się z co najmniej dwóch osób. Pracownicy tacy powinni utrzymywać między sobą kontakt wzrokowy celem upewnienia się, że druga osoba nadal im towarzyszy, ponieważ zbliżenie się do obiektu wpływa negatywnie na zdolności percepcji. Do SCP-002 nie mają dostępu pracownicy z upoważnieniem niższym niż 2. Wymagane jest to, ponieważ wymaganie to może zostać zniesione za pisemną autoryzacją dwóch znajdujących się poza placówką administratorów O5. Osoby, które otrzymały takie zezwolenie, muszą w czasie trwania kontaktu być eksportowane przy co najmniej 5 pracowników ochrony z upoważnieniem poziomu 3 oraz tymczasowo zrezygnować z przydzielonej funkcji oraz upoważnienia. Po kontakcie pracownicy muszą zostać eskortowani na odległość co najmniej 5 km od SCP-002, celem podania im ich kwarantannie oraz ewaluacji psychologicznej. Jeżeli uznani zostaną nie za zdolnych do służby, po zakończeniu kwarantanny funkcja oraz upoważnienie mogą zostać im przywrócone. Opis. Szczegóły odkrycia obiektu znajdują się w raporcie Melusen. SCP-002 przypomina gazowatą, mięsistą narośl o objętości około 60 metrów sześciennych. Z jednej strony znajduje się właz z otworem prowadzący do wnętrza, które wygląda jak przecięte, nieskończone mieszkanie o niewielkich wymiarach. Na jednej ze ścian pomieszczenia znajduje się pojedyncze okno. Jednakże nie zlokalizowano go po stronie zewnętrznej. Pokój zawiera wyposażenie, które po dokładnym zbadaniu okazało się wykonane z rzeźbionej kości, tkanych włosów i innych organicznych substancji produkowanych przez ludzkie ciało. Każdy przedmiot w pokoju zbudowany jest z materii organicznej albo niezależnych lub częściowych sekwencji DNA. Suplement. Jak dotąd obiekt jest odpowiedzialny za zniknięcie 7 pracowników w czasie pobytu w placówce. Do tego jest do jego wyposażenia samoistnie dołącza 2 lampy, narzuta, telewizor, radio, fotel typu Benbug, 3 książki w nieznanym języku, 4 zabawki dziecięce i mała roślinka w doniczce. Eksperymenty na zwierzętach, w tym ssakach nauczelnych, nie przyniosły żadnej reakcji ze strony SCP-002. Zwłoki również nie wywołują żadnego efektu, mimo że sposoby, w jaki obiekt przetwarza materię organiczną w meble, jest nieznany. Najwyraźniej wywołuje go jedynie obecność żywych ludzi. Poniższy raport opisuje pozyskanie SCP-002. Obiekt został znaleziony w małym kraterze w północnej Portugalii i uderzył w ziemię z orbity. Mięsiste zewnętrzne obiektu zostało znalezione pokryte grubą skałą, ujawniającą je z powodu zderzenia z ziemią. Lokalny rolnik, znalazłszy to miejsce, doniósł o tym starszemu wioski. Obiekt przykuł uwagę fundacji, gdy pracujący w okolicy agent z upoważnieniem poziomu 4 wykrył radioaktywną anomalię generowaną przez znalezisko. Grupa pozyskująca, dowodzona przez generała Muschelena, została wysłana natychmiastowo i szybko zabezpieczyła obiekt w dużym pojemniku. Następnie przeprowadzili na nim wstępne testy przy wykorzystaniu osób z pobliskiej wioski w formie testerów.
Trzech mężczyzn było wysłanych po jednym do środka obiektu, gdzie następnie znikali. Po odkryciu owej śmiercionośnej właściwości podmiotu, generał Musklen wydał rozkaz terminacji podmiotu 4A wobec wszelkich świadków zdarzenia około 1 trzeciej wioski. By upewnić się, że wiedza o obiekcie nie przeniknie do strefy publicznej. A następnie dokonano transportu podmiotu do placówki SCP. Usunięto. W czasie przygotowania obiektu do transportu czterech strażników zostało niewytłumaczalny sposób wyciągniętych do środka. I również znikali po inspekcji. Uznano, że wszystko wskazuje na to, iż w obiekcie wyrosło kilka nowych mebli i jego wnętrze zaczęło przypominać pokój apartamentowy. Generał Musklen natychmiast wydał rozkaz redysponowania kombinezonów hazmat klasy trzeciej pośród pozostałych pracowników, którzy następnie przenieśli pojemnik obiektu na frachtowiec płynący do placówki przechowawczej SCP. Usunięto. Po terminacji generała Musklena SCP-002 został ponownie zabezpieczony przez pracowników SCP i przeniesiony do specjalnej przechowalni w Utajniono, gdzie znajduje się do tej pory od czasu incydentu Musklena. Pracownicy z upoważnieniem niższym niż 2 nie mogą otworzyć dostępu do obiektu bez uprzedniej autoryzacji od 2 administratorów O5.